Tu nigdy nie można narzekać na nudę. Zajęcia edukacyjne, gry, zabawy i korepetycje to tylko namiastka obszernego programu zajęć, z którego korzysta kilkadziesiąt dzieci dziennie uczęszczających do Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów. Pomimo tego, że do ferii pozostało jeszcze kilka dni, członkowie Rady już dopięli je na ostatni guzik. Ferie są po to, aby dzieci mogły odpocząć od nauki szkolnej i zrealizować sobie swoje zainteresowania, marzenia. I Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów plus telewizja z nami stanęła na wysokości zadania. I zorganizowaliśmy te ferie od 19 do 30. Będzie mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim stawiamy na sport. Nagród mamy bardzo dużo. Pan Janusz Woźnicki i Stowarzyszenie Kanarków Polskich w Polsce ufundowało 30 pucharów, które będą z imienia i z nazwiska. Będzie to konkurs ornitologiczny, plus będzie tenis sportowy, w piłkarzyki, będzie plastyka, będzie teatr, będzie muzyka, będą wiersze, także na dzieci czeka dużo atrakcji i dużo ciekawych nagród i wszystkim osobom, które się przyczyniły do tych ferii, że będą tak na bogato i na sportowo, serdecznie dziękuję. Poza zajęciami stacjonarnymi na dzieci czeka również wyjście do kina oraz spotkanie ze Strażą Miejską i policjantami. To stało się tradycją, że w dzielnicy Białego Kamienia i Konradowa odwiedza nas straż, odwiedza nas policja i pod tym kątem idziemy, prawda, żeby te ferie też i były sportowo, ale i bezpiecznie. A chodzi nam o to, że dziecko jest najważniejsze. Tutaj Straż Miejska i policja będzie miała pole do popisu w przekazaniu tego, jak bezpiecznie się zachować, czy możemy wchodzić na jakieś lodowiska nieszczerzone, na rzeki, jezior. No na szczęście w Wałbrzychu nie mamy, ale mamy różne takie stawy, które są niekontrolowane i bez kontroli i dziecko tu mogłoby doznać, prawda, krzywdy czy uszczerbku na zdrowiu lub zginąć, to po to jest właśnie straż, po to jest policja, aby te nasze dzieci, które będą na ferie uczęszczały, wyedukowały w sposób należyty. Ferie w Radzie cieszą się tak dużą popularnością, że zapisy musiały zostać zakończone jeszcze przed czasem. No, które by mogły sobie powiedzieć. Natomiast te nasze ferie pozwolą...